Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Jesteśmy u mnie w gojemniku rozpłodowym. W tym roku stawiałem ten gojemnik. Pan ze Słupska stawiał. 4 razy go poprawiał, ale jest gojemnik tak zrobiony, jak chciałem. Cele duże. Same samce siedzą w nim. Proszę, jak skrzydło wygląda u samca w tej chwili. To jest akurat mój nowy nabytek. Od kolegi Greka. Jego lotnik. Gojemnik myślę, że będzie funkcjonalny, no, na 36 par. Cele widać, jakie duże, wszystkie metrówki. Dość tak fajnie zrobione. Miejsce na miskę. Pod spodem później druga. Parować na razie jeszcze nie paruje. Rozpód pójdzie koniec lutego dopiero. Temperatury są, jakie są. Już sobie wybiłem z głowy jakieś grzejniki do grzewania, nie do grzewania, nie ma sensu. W tamtym roku próbowałem bez dogrzewania i pociągłem młode, fajne i zadowolony jestem z tych młodziaków. No tak, to myślę, że gojemnik funkcjonalny, no, z powietrzem. Mamy minus 5 teraz na dworzu, woda nie zamarzła, przez całą noc minus 8 było u nas. Praktycznie są cały czas na bojlerce. Dzisiaj nie wypuściłem, bo chciałem właśnie pokazać się tak, żeby można było nakręcić, jak one wyglądają teraz. Same samczyki. Później pokażę same samiczki. Wojlerkę bardzo fajną zrobili mi. Tu zadowolony jestem najbardziej chyba tutaj wojlery. Myślę, że będzie gojemnik funkcjonalny. Można zobaczyć, jakiego wienka. Wczoraj dużo bardzo dostały. Co ja im tam wczoraj dawałem? Ziół. Ma taką mieszankę. Zresztą to nie ukrywam z craftera, bardzo dużo tych ziół podaje. Także tutaj troszeczkę kurde, może być wilgotny ten kał. One tak mi po ziołach zawsze nie ma takich aż fest kuleczek, ale to jest jeden dzień, dwa i później wszystko wraca do normy. Może za dużo tych ziół trochę daje. Tutaj też są. Ale to jest praktycznie wszystko naturalne. Także. Stawiam na to naturalne karmienie, czy te suplementy, tak? Gojemnik taki, tutaj mam wyjście na bojlerę, mogę pokazać też, bardzo fajne zresztą. Śmiało można wychodzić, nic się nie stanie. Będzie później w przyszłości jeden boks, tam będzie przedział zamknięty. Po tej stronie mam drugie takie same wejście też do bojlerki. Też śmiało chodzę po bojlerce, nie? Poliwęgla na dachu. Boki też z poliwęglanu, żeby ten wiatr jednak osłaniał te gołębie. Przód oczywiście otwarty, no musi być to świeże powietrze. Nie mogę tego szczelnie zamknąć, bo to byłby kłopot. Tutaj mamy drugie pomieszczenie. Też sprowadziłem szykłowe. Po gołębiach Dominika Palarskiego. No staram się tak, żeby to widać, że to gołębie w zdrowiu, wszystko. Fajnie będą teraz wychodzić. Też mam mało kłyki. Klasa gołąb. Hermes oryginalny. Też nowy nabytek teraz. No każdy się zbroi co roku, nie? Jak co roku coś tam trzeba dokupić. Nie mówię, że 50 gołębi dokupiłem, ale dokupiłem gdzieś w granicach 12 sztuk. 6-7 samców, 5 samic. Będziemy walczyć, no, trzeba szukać tej prędkości dalej, bo to nie można na laurach spoczywać. Sezon bardzo ciężki, bynajmniej dla mnie, ale w sumie nie narzekam. Mistrza okręgu zrobiłem w intermistrzostwie.
no to no trzeba mieć gołębie już. Tak każdy mówi zresztą, że ja to tak na tych klasach się jeszcze nie znam, ale każdy mówi, że Inter, żeby mistrza okręgu zrobić, no to już naprawdę trzeba mieć materiał, nie? Ostatnia 700 ta Bruksela, no pseudo Bruksela, Rosendal, nie wyszła mi. Nie wina gołębi, to po prostu czas przygotowania był u mnie trochę wcześniejszy niż co roku. Wprowadziłem je w jakąś tam szybszą formę, dużo wywoziłem, gołębie dorosłe. I można powiedzieć, zabrakło im formy. No zabrakło im formy, zostały, no każdy gołąb gdzieś tam ma ileś tygodni formę optymalną i potem już zaczynają tracić. Nic nie podałem więcej, nic nie podałem mniej, nie mogę mówić, a bo coś tam zapomniałem, bo coś nie dałem, bzdura. Po prostu skończyła się forma tym gołębi przez tą pandemię, bo mieliśmy lecieć o wiele wcześniej, 3 tygodnie u nas się przełożyły loty, a ja gołębie non-stop wywoziłem, one już były w formie, już nie mogłem wstrzymać je i liczyłem się z tym, tylko myślałem, że one siądą o wiele wcześniej i tak naprawdę to taki, można powiedzieć, prezent mi zrobiły, że to tylko na ostatnią 700, a nie powiedzmy 3 loty przed końcem, tak? Bo nie byłoby osiągnięć żadnych. Mam pierwszego lotnika bodajże w kategorii M na oddział. Trzeciego lotnika, samiczka jest trzecia chyba w okręgu. Nie wiem dokładnie, tam jakoś tam jest, ja to nie przywiązuję do tego wagi. W każdym razie no, na stronie tam scholasgołębie.pl są wyniki moje wszystkie, to można sobie wejść, popatrzeć dokładnie, nie? No wicemistrza oddziału zrobiłem gołębiami rocznymi. W sumie jak na trzeci rok lotowania gołębiami dorosłymi uważam, że jest dobrze. No, nie ukrywam, że kolejny rok będę cisnął, żeby było jeszcze lepiej. A za 2 lata to chcę po prostu już tak mocno tutaj wszystkim pokazać, że te gołębie idą. Tylko do tego wszystkiego, no cały czas szukam tych gołębi. Mam 8 samic, takich już, co powtarzają konkursy, co fajnie siadają, 500, 700. Natomiast tak jak zawsze mówię, nie mam tych gołębi do 300. Teraz już liczę na te roczniaczki do tych 300. Myślę, że one tutaj robotę będą robić. Te gołębie od Dominika Palarskiego. Tam na którymś filmiku, bodajże trzecim moim, jest taki wpis, ja nie odpowiadam na wpisy. Zobaczymy, ile ci tych gołębi zostanie. No, Palarskiego wziąłem 20 gołębi, panowie, mutków. Mam 17. O czym to świadczy? Z tych 17 gołębi, 8-9 gołębi się cały czas wybijało. Rewelacja, bardzo zadowolony jestem. Drugi lot, pierwsze 4 gołębie na oddział siadły ładnie. Ostatni lot z 300 na 11 gołębi siadło 9 Palarskiego. No to o czym to świadczy? O tym, że ma niesamowity materiał, tylko trzeba mieć wiedzę, jak je prowadzić. Nie sztuka jest kupić gołębia, zapłacić za niego, źle go karmić, źle go prowadzić, on zginie i potem, a gówno nie gołębie, bzdura. Chciałbym jeszcze wam tu podkreślić, że gołębie z 300, które siadły u mnie na oddział jako 11 sztuk, jeden za drugim, tak, wyprzedziły mojego wieloletniego rywala, człowieka, który wygrywał w Stargardzie, w oddziale, z wszystkimi, praktycznie nikt szans nie ma na gołębie młode, profesjonalista odnośnie zaciemniania gołębi, pan Piotruś, nazwiska nie będę używał, bo nie wiem, czy można, nie można, te RODO teraz jest, to wiadomo. 6 minut, to jest przepaść. Przy czym ma 31 km dolot do mnie, także no myślę, że dla mnie niesamowita satysfakcja, rewelacyjnie to wszystko wyszło, wygrałem oddział tymi młodymi, dla niego, no ja bym to tak jakoś odebrał, no kurde, no coś mu tam nie poszło, o, może w ten sposób, coś mu nie poszło, nigdy 6 minut ja nie miałem do niego straty, od 18 roku lotuję gołąbkami, zacząłem gołąbkami młodymi i miałem stratę najwięcej 2 minuty, w 19 chyba minutę, w 20 były to już sekundy, 20-30 sekund, przy czym ma dolot non stop 30 km, jest ostatnim gojemnikiem, to powinna być rewelacja dla niego. No ale straty 6-minutowej, tak jak miał w tym locie do mnie, po doliczeniu oczywiście tych kilometrów, to ja nigdy nie miałem 6 minut różnicy między mną a nim.
Coś mu nie poszło. Coś albo źle przygotował, albo mu te gołębie może siadły, tą 300, nie wiem. No, ciężko mi tu powiedzieć. Na pewno nie szukałbym, tak jak on, tam widziałem filmik, jakieś anten więcej, jakieś konstantowanie gołębi. Najpierw trzeba mieć materiał, no nie oszukujmy się, mamy materiał, to czy ktoś ma 10 anten na dachu, czy mu siada 20 gołębi na raz, a jest to możliwe, czego udowodnił Palarski, jak miał kontrolę, tak, że jednak gołębie siadły grupą i w sekundzie odbija mu się 8, 10, 15 gołębi. Jest to możliwe. To nie jest tak, że bo mi nie poszło, to szukam przyczyny. No nie, niestety, trzeba mieć materiał, żeby marzyć o mistrzu Polski. A do tego materiału to są długie lata, ja sam widzę po sobie, z roku na rok coś tam dobieram, gdzieś szukam tej prędkości, dokupuję, no może kiedyś się uda, nie mówię, że nie, każdy ma jakieś marzenie, tak? Co to za hodowca, który by chciał lecieć i mistrza sekcji tylko zdobyć i być szczęśliwym. Bzdura, dla mnie to nie jest w ogóle, nie biorę czegoś takiego pod uwagę. Mistrz sekcji ok, jak najbardziej fajnie, tytuł. Mistrz oddziału, okręgu, tak, super, ale trzeba mieć marzenia i dążyć do tych marzeń, nie? Później, co tam jeszcze jest z młodymi? No, robotę robią też te hubeny, to jest jednak prawda. Próbowałem połączyć oryginały na oryginały, nic nie lata. Nic nie lata, gubią się te gołębie strasznie, bardzo chciałem mieć tych czarnych gołębi, dużo, to wszystko poginęło. Natomiast jak tylko dostały lotniczki moje, czy lotników, pomieszałem to z lotnikami swoimi, rewelacyjnie te gołębie się spisują. Z tych hubenów, które posiadam w rozpłodzie, to nie ma pary, gdzieby młódek nie został i nie miał 3-4 konkursów. 3 to jest absolutne minimum. No i wiadomo, że bardzo ładnie siadają. Siadają w pierwszej 50 na oddział cały czas te gołębie. To jest sukces i powtarzalność, tak? Zobaczymy, jak będą chodzić jako roczniaki, ale myślę, że będzie klasa. Co do gołębnika dalej, no myślę, że fajne warunki im stworzyłem, bo ten rozpód, co miałem wcześniej, katastrofa. Nie mogłem na niego patrzeć, ale najpierw się zająłem gołębiami lotowymi. To było takie właśnie marzenie, żeby mieć taki gołębnik. Już taki gołębnik, myślę, jest profesjonalny. Może mu brakuje do jakichś tam gołębników po 200-300 tysięcy, jak niektórzy hodowcy mają. Ale jak się nie ma miedzi, to się na dupie siedzi, jak to się mówi u nas. Ja uważam, że ten gołębnik wystarczający jest na 36 par. I miejsca dużo, wojlera fajna. Powinno być w tym roku, powinno być bardzo dobrze. I wiadomo, te młódki też liczę na to, że będą takie, kurde, no zdrowiusieńkie, bo to jest najważniejsze dla mnie. No tutaj mam jeszcze gołąbka z Belgii, Rosiers, 855 końcówka, no, belgijskie oryginalne obrączce, zaciemnionego. I teraz tak, gołębie zaciemnione nie chodzą, gubią się, katastrofa. Gołębie zaciemnione chodzą, nie gubią się, tak jak wspomniałem. 20 od Palarskiego, 17 w domu, 50 ich było wszystkich, 43 były po wszystkich lotach. Mówią, że się nie wybierzą. Jak się nie wybierzą? Wybierzą się. Proszę. Tylko trzeba umiejętnie im ułożyć karmę. Piękny gołąb. 2 razy pierwszy na oddział. To o czym tu gadka, jak ktoś mi gada, że gołąb się musi zaklimatyzować. No przywieziony z Belgii, no jaka klimatyzacja? Wrzucony, zaciemniony i do przodu. To odpowiednie warunki, odpowiednie karmienie i wiedza, jeszcze raz wiedza. Ja już tej wiedzy trochę posiadam. Nie jestem jakimś asem, mistrzem. Uczę się cały czas od najlepszych. Nie słucham tych starszych panów, którzy mają po 30-40 gołąbków i lecą dla przyjemności, bo oni mieli kiedyś wiedzę, ale dzisiaj tyle tej nowości wchodzi, że dzisiaj trzeba się słuchać mistrzów Polski. Z tego roku, z tamtego roku, 2 lata temu. Ci ludzie mają naprawdę wiedzę i naprawdę no, ciekawe rzeczy podpowiadają. Gołębnik młodych, stąd 3. O, teraz pusty, wiadomo, już młode przerzuciłem do lotników. Tu już w tym roku nie będę żadnych zmian robił na przyszły rok. Ewentualnie przestawię jeszcze jedne drzwi.
żebym mógł sobie zagrać wdowieństwem na zaciemnione gołąbki. Bo to przyspiesza niesamowicie gołębie, tylko znowu wiedza. Znowu wiedza i tutaj próbowałem zrobić w trzecim locie. Nie wyszło mi to, ale potem wróciłem z powrotem do tego, co było. Potem już z powrotem siedziały samice z samcami i znowu było wszystko dobrze. Mam już powiedziane, co mam zrobić, jak mam zrobić, kiedy mam zrobić. Będę to stosował. Nie chcę tutaj mówić dlatego, że to nie to, że tajemnica, tylko po prostu no, ja to muszę sprawdzić. Jak będzie u mnie chodzić, chętnie podpowiem wszystkim. Tutaj mam samiczki rozpłodowe wszystkie moje. Chodź. O 11, chodź. 11 mam późnych młodych, po najlepszych moich samicach. Zostawiłem sobie też do rozpłodu, bo wiadomo jak to jest dzisiaj z tymi najlepszymi samicami. Nie daj Boże jaszczą złapie czy coś i praktycznie 2-3 młode tylko są. A tak jest fajna krew. Te czarne wszystko, hubeny, oryginały. No i po tych gołębiach, tak jak już wspomniałem wcześniej, razem. No nic nie idzie. Jeżeli jest czysta krew, no nic u mnie nie idzie. Ale jak tylko pozmieniałem partnerów, lotniczkę dałem, czy lotnika dałem do Hubena, petarda. Naprawdę, no jestem mega zadowolony z tych gołębi. Myślę, że bo jest około 12 czy 13 tych gołąbków młodych, Hubenów i moje lotniki. Będą jako roczniaczki, także myślę, że coś ciekawego pokażą. Tutaj chcę takiego gołąbka jeszcze pokazać. Muszę go złapać. To jest najpóźniejszy mój późniak, którego mam. Zaraz, czy to ona, czy to... To są dwa takie. I to jest gołąbek. Muszę się upewnić, momencik. 46. Nie. To jest Dominika Palarskiego. Czy to nie jest ta samiczka? Zaraz ją pokażę. Idź. Elektro. Czysta samiczka od Dominika. To teraz mój nabytek też. Uwierzyłem w jego gołębie, naprawdę. W ogóle ich nie oszczędzałem. Zresztą ja jestem takim katem, jak to mówią na młode. U mnie młody robi 50 wywózek przed pierwszym lotem. Nie pękam z tymi młodymi w ogóle. Ile ma zostać, mają tylko super gołębie być, tak? Samiczka najpóźniejsza u mnie na gołębniku od mojego kolegi Miecia. Mieczysław dał mi dwa jajeczka. No zobaczymy, 87,50, fajna samiczka, super naprawdę, budowa, jej matkę miałem w ręku, chciałem odmietkę odkupić, no nie chciał niestety, mówi, że nie da rady, bo od pana Pielesiaka ją zakupił, po wielkich tam też przebojach, no ale udało mu się ją wyrwać od niego, mega zadowolony z tej samiczki jest, no i w ręku jedyny gołąb taki, jakiś kurde, no niepowtarzalny, no ma coś ta samiczka, że tak uparcie chciałem ją mieć u siebie, ale Mieciu dał mi w prezencie dwa jajeczka ostatnie, czwarty lęk po niej, no i ja sobie wychowałem, tu jest ona, brat jest na gołębniku samców rozpłodowych, także zobaczymy co to będzie robić. Brat matki tej samiczki, same jedynki u pana Pielesiaka, także no gołąb z historią i oby tylko przekazane to było, także kurde też będzie fajnie. No tak się zabezpieczam na lata, bo nie chcę się w to bawić pół roku, rok. Ci co oglądają moje filmy to wiedzą jak zaczynałem, jak teraz jest. Widzą, że się rozbudowuję, no taki uparty jestem, że idę zawsze do celu. Ale czasu, ja nie mówię o pieniądzach, czasu tutaj bardzo dużo poświęcam. To jest bardzo późny gołąbek, młody, nie? Ale do rozpłodu nadaje się idealnie. 58. To jest po mojej 93-68 samica, która w tym roku pierwsza na maraton jest. Pierwsza lotniczka z Stargardzie na oddział, także z maratonu. Także no też
Zresztą ja dziadów nie mam, ja staram się usuwać. Usunąłem też słabsze gołębie, z których mi może nie tyle, że nie szły mutki, co idą gdzieś tam w środku, z tyłu. No to pozbyłem się 9 bodajże samców, 4 samice. Oddałem w prezencie koledze. Ja takich gołębi nikomu nie sprzedaję. Tu ze Stargardu koledze, także myślę, że sobie taki materiał pociągnie, gdzie już się będzie też liczył. Może nie wygra ze mną, chociaż mu tego życzę, ale no, no na pewno nie będzie gdzieś tam poza dziesiątką. To jestem przekonany. Jak się oczywiście będzie słuchał, bo dużo mu zamierzam pomóc i podpowiadać. No i tu mam same samce, lotowe już. Stówka. Także myślę, że co do tej pory wszystko powiedziałem, że gołębi nie gubię, no to po sezonie widzimy, nie gubię. Tu są same samce i tu jest 100 gołąbków. Przejdziemy zaraz na część drugą gołębika lotowego. Pokażę same samiczki. No i samiczek jest też stówka. Mamy teraz grudzień, 10 czy tam 11. No to widzieliście, jak lotniki wyglądają, samiczki, samce, 200 sztuk na przyszły sezon. I ciekawostka, w tym roku nie ciągnę z nich młodych. W ogóle zrobię system dwujajkowy, jak ja to mówię. Puszczę je w pary styczeń, koniec stycznia. Złożę jajka, rozdzielę i potem puszczę je w pary w marcu. Złożę jajka, potrzymam 5 dni, rozdzielę i zacznę je wywozić. Także w tym roku, no, z uwagi może na to, że ten rok, który był taki, jaki był, za wcześnie nie wprowadziłem formę. Problem miałem z tą 700-ką ostatnią. No, teraz chcę tym gołębiom dać więcej odpoczynku, więcej takiej siły, no muszą ten cały sezon przejść, a jest ich 200. Myślę, że spokojnie sobie dam radę w przyszłym roku tutaj z czołowymi hodowcami, no, którzy jakby nie było, mają po 30-20 lat gołębie, mają super gołąbki i to nie ma tam dwóch zdań, też pracy wkładają, no ale no, no nie jest tak, że całe życie jeden wygrywa, no trzeba mieć przede wszystkim tą świadomość, że przychodzi nowe i każdy chce z nas tam coraz lepiej lecieć, bynajmniej ja, tak, do tego podchodzę. No i tyle.